To była Kalina Jędrusik. Program trzeci, 20 minut, prawie do 17 jak zwykle. Prawie jak zwykle o tej porze. Marek Wałkuski, Waszyngton. Pana nazwisko mam takie wrażenie, z czasem Waszyngton będzie miał w nazwie. Będzie Wałkuski, Waszyngton. <laughs> Panu się już tak kojarzy, tak? Jak tam nasz promyczek? Co dobrego? A dziękuję, wszystko dobrze. Dostałem bardzo ciekawą ofertę. Właściwie mhm. to... Y na nazwisko mojej żony przeszło, ale w końcu no mamy właśnie, współ. Takie miałem skojarzenie. To dziwna oferta, bo pan przecież już żonaty. Mhm. Ale to nie jest oferta matrymonialna, A, tylko nie. oferta Aha, na, na zbadanie kodu genetycznego mojego psa. 25% zniżki. E, tyle, że ja nie mam psa, więc mógłbym panu tę ofertę <grym> przekazać. E, mhm. Dowie się pan, e, jakie korzenie ma pański lucek. Mm jakie rasy tam się w nim wymieszały kto, wcześniej. Kto brał udział, tak? Kto brał udział w tworzeniu ludzka na, w ciągu ostatnich paru czy pewnie nastu pokoleń. Bardzo panu Chce dziękuję. skorzystać? Oczywiście, naturalnie. To może już poza anteną przekaże mi, tam, mi pan dane. Wiem, że kapsuła, bo o tym pan dzisiaj opowiadał w Trójce, kapsuła Crew Dragon wylądowała w Atlantyku. Ciekawe, bo pan miał lecieć, ale wybrali jednak manekina. Może manekina... mniej gadatliwy. Mhm. Ale mam szansę jeszcze polecieć, bo ponieważ ten manekin y, poleciał i wrócił. I cały lot kapsuły Crew Dragon odbył się bezproblemowo. Siedem dni trwała ta testowa misja na Międzynarodową Stację Kosmiczną. I ponieważ to wszystko się udało, mm -hmm. kapsuła spadła do Atlantyku, teraz zostanie przewieziona na Florydę, gdzie będą sprawdzać, czy wszystko poszło w porządku. Ale na razie wygląda na to, że rzeczywiście bez żadnych zakłóceń ten lot się odbył. To jeszcze w czerwcu, może w lipcu, może dojść już do lotu załogowego amerykańskiego w Kosmos. Jest to przełomowe wydarzenie. Mawiają, że testowy? milowy krok. Py milowy kro A pytanie, właśnie. pytanie, czy dla ludzkości. A właśnie co? A z, 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 zwrócił pan uwagę, że nawet w Polsce, gdzie mamy kilometry, yy, używamy określenia krok milowy? No, bo wie pan, bo ten krok wykonał Amerykanin i taką miarą się posługiwał, więc stąd milowy, no tak kombinuję. No, być może. Gdyby w każdym razie wylądował. kolejny milowy krok wykonała Ameryka i być mhm. może jeszcze w tym roku Amerykanie powrócą do załogowych lotów kosmicznych, bo od 2011 roku, kiedy uziemili promy kosmiczne, y, 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 polegali na Rosjanach, y, jeśli chodzi o loty astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Także zbliżamy się do y, wielkiego przełomu i powrotu Amerykanów w kosmos. Tymczasem coraz więcej ludzi, emigrantów nielegalnych, zatrzymywanych jest na granicy z Meksykiem. Tak, w tym tygodniu opublikowano dane rządu Stanów Zjednoczonych, z których wynika, że o kilkadziesiąt procent wzrosła liczba zatrzymań nielegalnych imigrantów na granicy z Meksykiem. Z tych statystyk wynika, że w ciągu ostatnich pięciu miesięcy przez amerykańską granicę, na granicy amerykańskiej zatrzymano e, tak wielu nielegalnych imigrantów, jak przez 12 poprzednich miesięcy, jak w czasie całego poprzedniego roku budżetowego. Mhm. E, Także po pierwsze, to wzmacnia argument prezydenta Trumpa, że rzeczywiście jest kryzys na granicy. Po drugie, zwiększa jego szanse w sporze sądowym e, o mur na granicy z Meksykiem, ponieważ e, nie wiem, czy pan pamięta, w momencie, w którym demokraci nie chcieli prezydentowi Trumpowi dać pieniędzy na budowę muru na granicy, część republikanów również, tych pieniędzy mu dać nie chciała, to on wprowadził stan nadzwyczajny, korzystając z, z, z takiego zapisu, że w sytuacjach kryzysowych, nadzwyczajnych, on może sięgać po pieniądze budżetowe bez zgody kongresu. To zostało zakwestionowane w sądach, te procesy będą prawdopodobnie długo ale... E, w, jeżeli rzeczywiście sądy będą rozstrzygać teraz tę kwestię, no to rząd Stanów Zjednoczonych i prezydent Trump ma argument, że rzeczywiście sytuacja nadzwyczajna na południowej granicy ma miejsce. Doskonale, doskonale to pamiętam, bo przecież pan o tym opowiadał, a ja pana słucham jak grzmotu, proszę pana. Wielu Amerykanów tymczasem nie życzy sobie sklepów bezgotówkowych. Ciekawostka, dlaczego? Wielu aktywistów, działaczy afroamerykańskich czy przedstawicieli organizacji broniących praw imigrantów czy biedniejszych Amerykanów, a no dlatego, że wielu Amerykanów cały czas posługuje się gotówką, nie ma kont bankowych i kart kredytowych, a ta tendencja, która rozpoczęła się już jakiś, jakiś czas temu, przyspiesza już niektóre sieci handlowe, takie mniejsze na razie, ale na przykład jedna sieć restauracji czy barów sałatkowych w Stanach Zjednoczonych odeszła całkowicie od gotówki. Firma Amazon otworzyła kilka sklepów bezgotówkowych, gdzie wchodząc przykłada się tylko telefon, smartfona do czujnika i potem oni już za pomocą kamer i różnego rodzaju systemów czujników namierzania klientów wiedzą, co pan kupuje, z czym pan wychodzi, jest pan automatycznie obciążany, no ale jest właśnie obciążony opór polegający na tym, że wielu, czy lokalnych władz, czy działaczy tych organizacji twierdzi, że to narusza prawa biedniejszych Amerykanów, zmusza ich na przykład do założenia kont, a ponieważ oni mają kiepską historię kredytową albo jej nie mają, no to te koszty obsługi transakcji bezgotówkowych w ich przypadku są dużo wyższe. I Filadelfia w tym tygodniu stała się pierwszym dużym amerykańskim miastem, który nakazuje... Amerykańskim firmom, biznesom, sklepom przyjmowanie gotówki we wszystkich swoich oddziałach czy we wszystkich swoich sklepach. Pozostaniemy przy pieniądzu. Wiem, że ma Pan dla nas taką historię pewnego Amerykanina, który wygrał dość szczęśliwie 273 miliony dolarów, że też ja musiałem związać się w loterii z Panem. No, i co ten Amerykanin? Ale tamta nagroda cały czas jest nieodebrana, a ten. A to niechże pan to odbierze, A ten w końcu. niemalże przegrał te, Znaczy, wygrał, ale niemalże przegrał te 273 miliony, ponieważ w momencie, kiedy wypełnił kupon, zapłacił, zostawił go w, w kolekturze mhm. i przypomniał sobie dopiero następnego dnia, że wypełnił ten kupon, wrócił. Na szczęście, ktoś znalazł na podłodze kupon i zamiast zatrzymać sobie, to. W oddał go pracownikowi tej kolektury i kupon szczęśliwie wrócił do rąk Może. posiadacza. No i potem się okazało, następnego dnia się okazało, że wygrał 273 miliony dolarów. Co ciekawe, gdyby ta osoba, która znalazła kupon na podłodze, zatrzymała go sobie i podpisała go własnym imieniem i nazwiskiem, mhm. wtedy uzyskałaby prawo do tej nagrody, czyli do 273 milionów. Ta osoba, która znalazła nie wiedziała, że to jest szczęśliwy kupon, to wiele tłumaczy. Prawdopodobnie nie, ale warto się zastanowić następnym razem nad znalezionym kuporem. Czy, czy, tak, czy taka uczciwość to się opłaca? Napad będzie? A mam kilka takich krótkich historii dla pana. Otóż tak. Otóż w Teksasie pewien rabuś bankowy e, napadając na banki za każdym razem bardzo przepraszał kasjerów, e, że, że to robię, ale, ale tłumaczył, że bardzo potrzebuje pieniędzy. On ma złą sytuację w domu. Tak. Złą sytuację finansową. Bardzo przepraszam. Naprawdę jest mi bardzo przykro. dawał 8 tysięcy dolarów albo 10. E, tu mam ciekawą historię z e, miasta Waszyngton, czyli z mojej okolicy. Otóż ten sam bank został trzykrotnie napadnięty i za każdym razem w pierwszą niedzielę miesiąca 2 stycznia, 3 lutego i 4 marca. Mhm. Więc niech pan zgadnie, kiedy policja będzie czekać na y, kolejny raz w tym banku. No to jest nie, nie do ogarnięcia. A jeszcze jedna historia jest, tak? A jeszcze jedną historię mam. Otóż pewien rabuś, y, to też z, z powtarzaniem napadów w tym samym banku, y, tak się ucieszył z wysokości łupu, y, jaki dostał. Dostał aż 8 tysięcy dolarów podczas napadu na bank. Nie spodziewał się tyle, bo to jest znacznie więcej niż średnia. Y, że Właśnie, że dwa tygodnie później wrócił do tego samego oddziału, no ale wtedy już. Eee, Czekała na nie. Znaczy, wtedy już środki ostrożności zastosowano i trafił do więzienia. Aha, bo tak mu się spodobało, że już liczył, że zawsze będzie otrzymywał. No, skoro tak dobrze poszło, ponad oczekiwaną sumę, no tak. Tak jest. Pozdrawiam pana i bardzo serdecznie panu dziękuję. Ukłony dla żony jak zwykle. Dzisiaj chyba dzień kobiet, tak? Ja nic nie wymyśliłem, może pan ma jakiś? Chyba. <laughs> 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 pan grzebie w bombie po prostu. Ja nie wiem. Ja pana podziwiam naprawdę. Yy, dziękuję do usłyszenia. Do usłyszenia. 12 minut do 17. A, zapomniałem powiedzieć, że piosenkę mam dla pana, ale mam Blue Moon.